Witam Was przede wszystkim, panowie, w Kutnie. Nie wiem, pierwszy raz? Tak. W pewnym sensie tak. Dla nas pierwszy. Prywatnie nikt z Was w Kutnie nie był. Ja chyba byłem, ale nie pamiętam tego, bo jak byłem mały, ale tak. No. Słuchajcie, chciałem zacząć od tematu dość lajtowego, czyli od Waszych wakacji. Były w ogóle takie w tym roku? Znaczy chyba na jakby nasza działalność po części jest wakacjami. Zwiedziliśmy chyba cały kraj prawie, poza niestety wschodnią jego częścią. No i znaczy poza tym gdzieś tam każdy z nas gdzieś może sobie wyjechał, ale tak, no to chyba właśnie nasze koncertowanie były, po części były wakacjami. Słuchajcie, widzowie nie wiem, czy się będą orientować. W 2010 powstał skład, jak się rozumiem, tak? Tak, możliwe. Tak. Już rozumiem, że było tak dawno, że można zapomnieć. Ciężko ustalić. Tam przełom 9-10. Tak. I muszę zapytać chyba standardowe pytanie, jak to się stało, że ten skład się uformował w ten sposób? No to to jest taka prosta historia, że po prostu trafiliśmy do jednej klasy z Oskarem w liceum, w pierwszej klasie. Dowiedzieliśmy się o sobie, że lubimy muzykę. Gdzieś tam trochę przez przypadek zostaliśmy zaangażowani do stworzenia jakiejś oprawy muzycznej, takiej imprezy jakiejś szkolnej. A potem jak nam się dobrze dogadywało się nam i jeszcze takiemu Tomkowi, co go nie ma tu, ale żyje. No to potem po prostu zaczęliśmy i też z tej samej szkoły, ale z różnych już klas, znajdować chłopaków i oni niechętnie, ale... No ty najbardziej chętnie dołączyłeś. To prawda, że nie. Ale teraz już wszyscy są bardzo chętnie członkami tego zespołu. No więc taka prosta historia, no tam jest. Na pewno twarzą zespołu jest Dawid Podsiadło. Czy wy trochę nie czujecie się w cieniu Dawida? I chciałbym zapytać kolegę, który stoi tam właśnie w cieniu, niejako. Nie, nie czujemy się, jakbyśmy byli w cieniu Dawida. Damian nie ma co się czuć w cieniu, bo wszyscy go mylą z Dawidem. Tak, na tym bardzo często tak. Się zdarza, że mnie akurat mylą z Dawidem. Prawda. To jest fajne nawet, no, czasami, super. To jest śmiesznie. A tak, tak? No nie wiem, czy to jest jeszcze do powiedzenia. Tak, to koniec. Słuchajcie, właśnie, bo tutaj kolega przeszedł do tematu mylenia generalnie, tak, z Dawidem. Jak wy sobie radzicie z fankami? No akurat dobrze. Fanki się... Nie możemy powiedzieć. Fanki tak, się nie fanki się nie mylą. No. Się... Można jeżeli fanki są fankami, nie. Fankami. Nie tak. Znają nasze imiona. To prawda, znają imiona, są zaangażowane w życie płyty, w życie koncertowe, znają teksty, śpiewają, jeżdżą na wiele koncertów, nie tylko na pojedyncze spotkania, więc akurat fanów mamy bardzo, bardzo, myślę, no tak, w porządku. Jest taka grupa, która nas wspiera regularnie, tak. Jeżdżą na koncerty właśnie. Wiemy zawsze, że ten pierwszy rząd tam jest stabilny, przynajmniej. A czy możemy się spodziewać, że i przyjechali do Kutna? Oczywiście. Jak najbardziej szukać ich w pierwszym rzędzie? No, mam nadzieję, że się tam będą chcieli dotrzeć tam. Nie wiem, czy ta grupa, o której wiemy, ona chyba zupełnie się nie stoi w pierwszym rzędzie, ale jest dosyć charakterystyczna oprócz tego, nie? Słuchajcie, anegdoty właściwie krążą tutaj o Dawidzie, o jego specyficznym humorze. Nie wiem, czy to jest na wyrost, czy rzeczywiście tak jest? Chyba na wyrost, no. Mamy raczej podobny humor wszyscy w piątkę. Taki i... więc to na pewno jest na wyrost. Czy Dawid generalnie uderzył się w głowę jakiś czas temu i... I tak mu zostało. Zostało. Nie wiem. No i dlatego tego wąsa też zapuścił. No tak, jest zmiana wizerunku. Od kiedy to? Nie wiem, długo pewnie, bo raczej skromnie rośnie, ale 2 miesiące może. Największym takim w sumie osiągnięciem dla mnie osobiście chyba były Fryderyki właśnie, zwłaszcza, że to była moja pierwsza gala Fryderyków, w której uczestniczyłem i od razu udało się dostać 4 nagrody tam, więc to było chyba największe przeżycie. Bursztynowy Słowik był jakoś tak nagle i tak trochę nie spodziewałem się tej nagrody, ale też miło, no każda tam jakieś wyróżnienie jest przyjemne, ale życie się raczej nie zmienia po tym. No, zobaczymy, jak powiesz za lat kilka. No tak. Dawidzie, jeszcze mam pytanie, bo ty jesteś również autorem tekstów.
Tak. Jak to jest z tym pisaniem tekstów? Jak ty to robisz? Siadasz, piszesz, wymyślasz, samo przychodzi, jakieś inspiracje? Akurat jeżeli chodzi o na przykład działalność właśnie zespołową Kerli, to dużo mam takiej inspiracji z życia chłopców. Oskar na przykład mnie bardzo inspiruje, jego życie miłosne, jako że jest bogate. Emocjonalnie, nie chodzi mi o ilość jakby, chodzi mi o jakość, że ta jakość tego życia jest bardzo taka dynamiczna, taka, której ja nie wiem, czy miałem okazję aż tak drastycznie przechodzić przez różne tam, albo inaczej, po prostu bardziej chyba spokojnie przeżywałem to, a Oskar gdzieś tam jest taki impulsywny, jak widać, więc... Jak widać, tak. No, więc, to się da zauważyć. Tak. Więc akurat jeżeli chodzi o Kerli, to mimo tego, że to ja gdzieś zapisywałem te słowa, to czuję, że cały zespół uczestniczył w tym, nie? A sam proces, jak wygląda, to także zawsze tam jest tak, że nagrywamy jakieś demówki, ja śpiewam wtedy po jakimś takim języku wymyślonym, ale angielsko brzmiącym i wyłapuję pojedyncze zdania, które tam są i na podstawie tego buduję już resztę, całą historię. Miałem też tak, jak na przykład w utworze House Call, z tego co pamiętam, że Oskar mi powiedział, o czym to jest piosenka i ja mówię, dobrze, jak tak, no to niech tak będzie, opowiem więcej o tym, ładniej. A jak wspominasz swój występ, swój udział oczywiście w X Factor? Bardzo dobrze, bardzo, bardzo przyjemny czas, dużo ładnych kobiet, przystojni mężczyźni też, mnóstwo znajomości, które do dzisiaj trwają, znaczy to nie mnóstwo, kilka znajomości, które do dzisiaj trwają, a mnóstwo znajomości w ogóle fajnych. Fajny okres, fajna przygoda i szkoda, że się nie wydarzy już nic nigdy takiego w życiu, bo to raz się może wydarzyć, ale polecam, warto wygrać taki program, no. Na chwilę Cię, Dawidzie, zostawię, bo chcę tu przejść do kolejnego członka zespołu, który trochę na uboczu nam stoi. Wy się często kłócicie w zespole? Nie wiem. Może nie dotyczy to mnie, bo ja jestem zwykle pomijany, ja nie mam kręconych włosów. Nie wiem, czy ja w ogóle jestem w zespole. No właśnie, zespół nosi nazwę Curly Heads. Jak ty się znalazłeś w tym zespole? Skoro niestety, ale chyba wszyscy tu mają kręcone, prócz ciebie. No, ja totalnie przez przypadek dołączę na samym końcu. Już nie zmieniali nazwy pode mnie, bo powiedzieli, że bez sensu. I... Da się wytrzymać z chłopakami? No, nie chcą prostować włosów i każą mi zakręcać, ale... Jakoś się trzymam. No mam jeszcze kilka koncertów w tym roku. Nie, no może dwa, może więcej. Nie, trzy. Nie wiem. Z tym. No dobra, dobra. No właśnie, dokąd jedziecie dalej? Jedziemy do Zielonej Góry. Zielonej Góry i potem do Bułgarii na Zielone Piaski. A, tak. Zielone Piaski, tak? Chłopcy mówią Zielone Piaski. Słuchajcie, czego wam życzyć tak naprawdę? Nie, ja bym powiedział, że wytrwałości i zdrowia. Szczęścia i pomyślności. Tak, też, ale nie wiem, żebyśmy dalej mieli frajdę z tego, co robimy i żeby ludzie to też akceptowali. No. Kasiu, dzisiaj witasz Kutno. Czy po raz pierwszy w tym mieście? Oj, na pewno nie, ale proszę mnie nie pytać, kiedy byłam tu ostatnio, ale na pewno byłam w Kutnie. Nie zapytam o to, kiedy była ostatnia wizyta. Chciałbym wrócić troszeczkę, może taka geneza do początku twojej kariery. Jak ty zaczynałaś? O, to strasznie dawno. Właśnie się śmieję, że dzisiaj odebrałam z mojej wytwórni na wyprodukowaną moją pierwszą płytę na płytę winylową i to 21 lat temu nagrałam te płyty i to już 20 lat, 21 lat, ten czas nie wiadomo kiedy tak naprawdę zleciał. Także dwie dekady ponad, bo mówię ponad, bo no zanim nagrałam pierwszą płytę, no to wiadomo, że też musiałam przetrzeć swoje ścieżki i pracować ciężko na to wszystko. Niemniej jednak ja, tak jak mówiłam wcześniej, trochę nie czuję tego upływu czasu i nadal robię to, co robiłam i cieszę się z tego. Powiedziałaś, Kasiu, właśnie 21 lat, ale to jest też ważny moment, ponieważ wydałaś, tak jak powiedziałaś, płytę winyl tak naprawdę. Była to ta pierwsza z 1994 roku, ona się nazywała Gemini, teraz mamy pewną powtórkę. I muszę zapytać, dlaczego właśnie na winyl się zdecydowałaś? No teraz od dłuższego czasu cieszy mnie to, że te płyty wracają do łaski, coraz więcej osób odsłuchuje muzyki z gramofonu, co mnie cieszy. Ja też na gramofon nabyłam całkiem niedawno i powiem szczerze, że właśnie w czasach, kiedy troszeczkę ta muzyka jest spuszczana z MP3, jest skompresowana w radiu i tak naprawdę czasem nie słyszymy tego, co jest nagrane na płycie. Odsłuchiwanie z płyty winylowej, z gramofonu
daje taki prawdziwy przekaz. Wiadomo, że inaczej się słucha takich oryginalnych płyt z lat 60., 70. Moja to jest taka reedycja. Niemniej jednak cieszy mnie, że mam taką. I oczywiście tę płytę możemy już kupować. Możemy kupować tak od, myślę, że to od tygodnia już jest w sklepach i zapraszam, bo myślę, że każdy mój fan powinien ją mieć. Na pewno ten za nami kupi płytę. Dobra. Kasiu, jeszcze mam takie pytanie. Słyszałem, że ty lubisz zwierzęta. Tak, no ja myślę, że osoby wrażliwe, tak, wszyscy powinniśmy lubić zwierzęta. Kasiu, chciałem cię jeszcze zapytać o taki epizod aktorski, czyli o Nocne Graffiti. To był jedyny film, w którym wystąpiłaś? Tak, to w zasadzie moje takie marzenie spełniło się z czasów liceum, bo ja składałam nawet papiery do warszawskiej PWST, ale nigdy nie poszłam na egzaminy i cieszę się, że miałam taką szansę w życiu, żeby tam gdzieś liznąć ten temat i otrzeć się o wspaniałych aktorów. Także po tym doświadczeniu gdzieś tam stwierdziłam, że jednak chyba wolę śpiewać. No i się udało, ale jednak teraz trochę z aktorstwa zostało, ponieważ jednak przed publicznością występujesz. Kasiu, jakie są twoje plany na przyszłość? Taką najbliższą i trochę tę dalszą. Znaczy troszkę mnie niepokoją newsy na świecie i to, co się dzieje w Europie, to jest naprawdę... Mam nadzieję, że nic złego się nie będzie działo, ale jednak ten niepokój jest zasiany nas wszystkich i gdzieś tam z tyłu głowy myślimy o tym cały czas i no cóż, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale wierzymy, że nic złego nie przytrafi się w Europie, że to się jakoś za chwilę skończy i tak naprawdę człowiek przez pryzmat takich wydarzeń trochę też myśli o swojej przyszłości, tak? Ja jestem osobą, tak jak mówiłam, dosyć wrażliwą, więc może też mam wyostrzony wzrok i w sposób wyostrzony to odbieram i na pewno nie jest to dla mnie dobry moment, żeby, nie wiem, się cieszyć lub mieć imprezę i tak dalej, ale z drugiej strony świat idzie do przodu, świat się nie zatrzyma i trzeba próbować się w tym wszystkim odnaleźć. Na pewno chciałabym, zawsze to, co dla mnie było najważniejsze, to, żeby ludzi potrafić wzruszyć, tak? I w życiu zawsze pisałam o tym, co mi się przydarzyło, co przydarzyło się moim bliskim. Być może przyjdzie teraz czas, że będę opisywała to, co widzę na świecie, że to też trzeba o tym mówić, to też trzeba gdzieś tam zapisać w słowach, w piosenkach. Ale przede wszystkim wierzę, że nie będę musiała tego robić. Wierzę, że będzie to najbliższe lata, będzie to spokojny czas i tego życzę sobie i nam wszystkim. Jeszcze tylko zapytam, Kasiu, rozumiem, nie zaangażujesz się jednak politycznie? Nie, polityka mnie brzydzi, tak? Wiadomo dlaczego. Niemniej jednak trzymam kciuki za tych, którzy coś tam próbują w naszym kraju zmienić, bo to jest bardzo trudne. Jestem z nimi całym sercem i jak będzie trzeba, to gdzieś tam poprę te osoby. Natomiast w politykę nie, to wiadomo, jak to się kończy dla niektórych. Czasami bardzo niedobrze.